13. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii okazała się szczęśliwa nie tylko dla laureatów, czyli tych, którzy pojadą w jakąś, mamy nadzieję, niezwykłą podróż do Nowego Jorku czy do Walencji, a w tym roku także do Tel Awiwu, co jest dużą niespodzianką, ale również okazała się szczęśliwą 13. dla nas, czyli dla organizatorów tego konkursu. Spotkaliśmy się tutaj nie tylko z młodymi artystami, ale również z tymi, którzy jako bardzo młodzi ludzie zaczynają swoje kariery designerów, scenografów wnętrz, ludzi, którzy są kuratorami, którzy organizują wystawy. Krótko mówiąc, spotkaliśmy się z sytuacją, w której zrobiliśmy konkurs Młodzi dla Młodych. Znajdujemy się w domu braci Jabłkowskich, który jest swoistą perłą warszawskiego modernizmu. Wcześniej dom braci Jabłkowskich był przestrzenią handlową, znajdowała się tutaj księgarnia. Obecnie jest to pusta przestrzeń, którą mieliśmy możliwość zaaranżować pod wystawę. Ze względu na to, że wystawa w tym roku obejmuje również obiekty multimedialne, a jak również dużą ilość rzeźb, przestrzeń ta nie była dla nas łatwa do aranżacji. Dla mnie, przez to, że też niedawno skończyłem studia, najważniejsze było to, żeby jak największa ilość osób dowiedziała się o artystycznej podróży Hestii. Skorzystałem z takich źródeł jak Facebook, Twitter, wszystkie portale artystyczne, jak również klasyczne media, czyli magazyny. Ważne jest dla mnie to, by po takim konkursie promowano dalej studentów, żeby oni zostawali sami. Żeby ten konkurs nie tylko był sytuacją, w której wybieramy dwóch laureatów, ale żeby w swojej formie był czymś prestiżowym i ważnym dla wszystkich finalistów, których w tym roku mamy 25. Najciekawsze jest to, że te prace są bardzo od siebie różne. Myślę, że wpływ na to miał bardzo zróżnicowany skład jury. Każdy z nas ma inne preferencje, inne punkty widzenia, inne perspektywy. I dzięki temu sama wystawa jest już bardzo ciekawa. Jest to na pewno taki przekrój najciekawszej sztuki studenckiej. Wyłaniamy laureatów, fundujemy stypendia, wysyłamy najlepszych do Nowego Jorku i do Walencji, aby czerpali szeroką garścią to, co jest tam najlepsze. Miesięczna rezydencja w Nowym Jorku oraz wystawa indywidualna w Warszawie otrzymuje pan Ksawery Wolski. Nowy Jork w końcu to jest taka mekka, ma się wrażenie, sztuki współczesnej i wydaje mi się, że na pewno to jest bardzo, bardzo będzie dla mnie rozwijające. Praca, którą przedstawiam tutaj na tym konkursie, nazywa się Lamela. Od jakiegoś roku mam u siebie w mieszkaniu ślimaki afrykańskie, które zacząłem kręcić. Fascynowały mnie pod względem takiej swojej materii, takiej fizjologicznej bardzo. Nowy Jork jest miastem bardzo wymagającym, bardzo pożerającym energię. Wydaje mi się, że Ksawery Wolski, który dostał pierwszą nagrodę, wyciśnie z tej nagrody, z tej rezydencji, z tego pobytu 100%. Bilet do Walencji otrzymuje pani Małgorzata Goliszewska. Zapraszamy. Bardzo się cieszę z tej nagrody, jestem pod wrażeniem. Nie sądziłam, że zostanę nagrodzona. Nigdy nie byłam w Walencji. Mam już plan, co tam chcę zrobić. Moja praca to jest mój dyplom licencjacki. Jest to tomik poezji dokumentalnej połączony z wideo, które pokazuje, jak się tworzy taka poezja. Taka poezja powstaje po prostu w wyszukiwarce Google. Małgorzata Goliszewska w ciągu tego miesiąca pobytu w Walencji będzie umiała skorzystać ze wszystkiego, co ten pobyt oferuje, z całej ogromnej, bardzo bogatej oferty kulturalnej, jaką proponuje Walencja. I to jest niezwykłe w tej nagrodzie. To nie jest ani nagroda pieniężna, ani żadna nagroda rzeczowa. To jest inwestycja w dalszy rozwój. Nagroda specjalna wyróżnia się tym, że właśnie jest specjalna. I proponujemy panu podróż również artystyczną, bo o tym jest nasza historia. I mamy nadzieję, że będzie pan przez tydzień poznawał i dobrze bawił się w Tel Awiwie.
mojej pracy to jest taki w miarę szeroki cykl, który nazwę roboczą przestrzenie. Właśnie badam w nim, na przykład tutaj w tej pracy badam zasięg ciała, możliwości ciała, to co właśnie we stanie jest ciało zarysować i obciągnąć. No i dalej ten cykl rozwijam w zapisywanie śladów w ruchu i też zapraszam ludzi do partycypacji, żeby właśnie szukali swoje przestrzenie pomiędzy sobą, nie tylko już te swoje właśnie, ale relacje pomiędzy przestrzeniami poszczególnych ludzi w ramach jednej przestrzeni. Prace, które wygrały moim zdaniem, nie tylko są dobre, jakby nie tylko są intrygujące formalnie, ale też bardzo dużo mówią o rzeczywistości współczesnej naszego kraju i może nawet całego świata, tak mi się wydaje. Obie prace są super nowoczesne w moim odczuciu. Wykraczają poza jakby pewne standardy, w których obracał się konkurs w poprzednich latach. I faktycznie mówią nam bardzo dużo o człowieku. Wszystkie te prace były na bardzo wysokim poziomie, ale formuła konfrontacji z artystą, a nie tylko z martwym, takim niemym obiektem, jest cenna o tyle, że byliśmy w stanie ocenić całokształt postawy artystycznej. Podczas prezentacji to było po prostu coś niesamowitego. Ja byłem parę razy zaskoczony. Jak osoba wchodzi, wydaje się, że jest zdenerwowana i po 30 sekundach się uspokaja i mówi takie rzeczy, że naprawdę byłem w większości przypadków bardzo pozytywnie zaskoczony. Myślimy, że ten konkurs powinien być płaszczyzną takiej rozmowy mecenasa z artystą. Tak wielu utalentowanych ludzi, którzy w tak piękny sposób mówią o swojej sztuce, którzy tak pięknie tą sztukę lokalizują, ta sztuka jest dla nich wszystkim. Tak naprawdę może się okazać, że ludzie, których tutaj nagradzamy, których tutaj pokazujemy, za 3, 4, 5 lat będą takimi objawieniami młodej sztuki polskiej, a początki swojej drogi artystycznej będą mieli właśnie w tym konkursie.